O, co? Co? Ktoś mnie zabił granatem. Coś mnie goni, o pierdziele. Co? No i takie gówno zawsze chciałem mieć. Jo, granata. Jep. Macie życie, FPS-y. Okej, to nagramy sobie pewnie jeszcze z jedną misję. Chyba, że będziecie chcieli więcej, to też można tam pomyśleć. Albo w ogóle ktoś ma, to można spróbować zagrać razem. To mogłoby być o wiele ciekawsze. No ale jesteśmy w Starship Troopers Eksterminacji. Tutaj znowu mogę zaznaczyć, że dostałem za darmo klucz od wydawcy na tam Keymailerze, więc dziękuję. Mogę dzięki temu w to zagrać i sprawdzić. Chociaż no pierwsze wrażenie były bardzo chaotyczne. Mam nadzieję, że teraz mi dadzą jakoś od początku bardziej. Czyli tak, Advanced Secure to ostatnio mieliśmy. Może... Aha, bo Horde jest tylko na normalu. Nie wiem, czy jestem gotowy na normala. No zobaczymy, ile to potrwa. To może weźmy to i może jeszcze uda się zmieścić Hordę w jednym odcinku, czy coś takiego. Ale na pewno wezmę inną klasę, bo ten inżynier mi się ani trochę nie podobał. Co tu jest? Na przykład snajper jeszcze? Ranger. Wydaje mi się, że ranger chyba byłby najlepszy. Po prostu zwyczajny żołnierz, który strzela ile wejdzie. O, szybko się leczy z ran. I jeszcze może jakoś tam szybko sprintować. A ci? Więcej wybuchów. No ten gość po prostu ma granatnik w ogóle przy sobie. Ten ma ciężki pancerz, może stworzyć sobie jakąś tam taką osłonę. Jeszcze ewentualnie medyk, ale... A, ja wybrałem przez to medyka. To my albo oni. Zobaczymy też, czy będzie jakiś inny tekst, bo to jakby ten sam rodzaj misji, ale czy będzie właśnie jakieś no, inna mapa, inne teksty? Fabułka inna? Inne zadania? Znowu wiadomości Federacji. Live from the highly volatile and lava-rich planet Agni Prime, the Deep Space Vanguard have been deployed to reclaim one more world in Agni system for the Federation. Wydaje mi się, że... tekst jest ten sam, ale mapa chyba jest inna, tak? Czyli znowu idziemy gdzieś tam, musimy coś zabezpieczyć i bronimy się i później uciekamy. No spoko. Wszystkie widzę te... O, tutaj ktoś wyszedł, więc możemy dołączyć do drużyny. To co? No, można jeszcze tutaj przeczytać ewentualnie ten medyk. Że samo jakieś medyczne dronki, pierdoły, taki karabin ma, a ty co masz? Fajnie byłoby też napisane do końca, czym to jest, nie? Ta broń, czy to jest karabinek, czy to jest granat? Nie, o, tutaj jest grenade launcher, ja rozumiem. A jakiś karabin szturmowy, czy coś? No bo tak to nie wiadomo. No, ora, bierzemy rangera po prostu, zobaczmy, o. To jest to, co robimy, Brimstone. Assault and secure. Clean and by the numbers. Brimstone team will deploy a secure objective. W nocy teraz jest misja w ogóle. Okej, okay, i pod kumam jakiś super sprint. Poboczne zadanie. Ty, fajnie, tutaj klimacik taki nocny. I chyba zaczęliśmy misję właśnie, dopiero co przylecieliśmy. Musimy dostarczyć rudę do rafinerii. Tutaj ktoś chyba... O. O. Tak po prostu, nawet nie jestem medykiem. Żadnej animacji przytrzymaj i się uleczył chłop. Ciekawe, że to się pojawia. To wydaje mi się też są moje problemy z właśnie ustawieniem pewnie wszystkie na najniższe, że ci przeciwnicy tak klatkują, no i oczywiście optymalizacją, ale... A to jest kolejna rafineria, ta? A, można pewnie dwóch naraz bronić, żeby o wiele szybciej było. Co? Jest, myślałem, że to robal. Gościu ma taki skin, patrzcie, jak tygrys robalski. Aktywowana rafineria. Czyli musimy co, stamtąd dostarczyć chyba do środka. Nie wiem tylko jeszcze jak się leczyć, tak szczerze, bo możemy sobie brać te jakieś medykamenty, ale jak tego się używa? Okej. Okay. Celownik też by był jakiś milszy, taki niemechaniczny. O, zasoby gotowe. A, tak? I oni po prostu odprowadzają to. 15 sekund, 20. Mapki są w sumie nawet ładne, tak szczerze. No to no, na najmniejszych, no dlatego pewnie to tak wygląda kupa. Ale samo w sobie jakby ten klimat, patrzcie tutaj, ta lawowa cała planeta, tutaj jakieś te dymy w sumie nawet na najniższych nie wyglądają naprawdę źle. Fajnie wyglądają. Zaraz się cały zapełni. Cyk. I co teraz? Gdzie to? Bring the mobile HQ base for the ten. Dobra, musimy to dostarczyć do rozumiętego miejsca, tak? Orkanister dock, tak, dobra, czyli do tego miejsca. Tu w ogóle też jakieś takie ciężarówki, czekaj, czy da się to wysadzić. Ktoś dupnął jakimś granatem zapalającym. Oła, proszę do mnie nie strzelać. A ku? O, ty, to... Aha, to coś...
Czyli hut jest taki zryw po prostu nawet. Aha, myślałem, że to jest lepszy sprint, ale to, to nie. Dostarczono, dwa kanistry dopiero. No chłopaki, co tak dupy dajecie? Trzy. Tak, to jest po prostu ten. Pod trójką jest leczenie, aha. A tu jest w ogóle taki jetpack nawet. Ej, to jest dobre. I w powietrzu jeszcze też można. Ty, podoba mi się ta klasa, jest o wiele ciekawsza, dynamiczniejsza. A robali na razie bardzo mało. Tak imba, imba mało. I dwa ładunki tego, no. Aktywowaliście to, ta, towarzyści? O, co? Co? Ktoś mnie zabił granatem na stówę, to był mój kompan broni. Proszę, proszę mnie uleczyć teraz. Nie tą pierdziawą tym. Dobrze, myślałem, że mi się zbugowało celowanie. Co z tym kanistrem? Zabieramy go i odpalamy na nowo. O fuck ty! Ile tego się teraz tu zebrało? O ja pierdziele. O fuck. O, tylko dzięki jetpackowi mogę to przeżyć. Coś mnie goni, ja pierdziele. Czemu to jest takie szybkie? O, no. Dobra, chowamy się tu. A, proszę. Amunicja, o, syn. Syn. Ale fajne detale nawet, że zostają po nich, nie? Dziurę po kulach. O, fuck. Do bunkra, do bunkra. Dobra, inteligencją nie grzeszą one, ale to dobrze, tak jak w filmie. Ile jeszcze? Dwa kanistry by się przydały. Zwiększamy amunicję. Regeneruje się w ogóle zdrowie chyba samo. A bym chciał coś zbudować, to mogę? Teraz R. I nie, bo nie ma zasobów. Ta. Czy to nawet nie wchodzi w grę? A tam na czerwono? Dobra, czerwono to znaczy, że ktoś padł, można mu pomóc. Pierdziele, 16 FPS-ów. No, chyba największym błędem tej gry jest to, że ona jest na Unreal Engine. I to po prostu sprawia, że widzicie, jak to działa. Że to nie działa. Że optymalizacja leży i kwiczy. Zwłaszcza, że no też nie oszukujmy się, to nie jest jakieś niesamowicie ładne. To nie jest brzydkie. Jest takie pseudo. A, tu ktoś zostawił w ogóle kanister. O, dawaj, zbieraj to. Nie, ale strasznie mi się podoba ten skok. I te ciała, po których nie da się przechodzić, to jest... Jakaś bomba biologiczna by się przydała. I zostanie ostatni kanister. Ale to już o wiele lepiej, widzicie? To jest bardziej ogarnięte. Zaczynamy od początku, rozumiemy, o co chodzi. Jakie klasy są spoko, jakie nie do końca. Rafineria jest atakowana. Czekaj, czy ktoś ją w ogóle odpalił? Wow. Czy się skończyło? Zaraz. Coś mi tu nie gra. Coś... No już nie ma z niej dymu. Chyba wyczerpały się wszystkie zasoby. No tutaj, czemu ty tego nie podniesiesz, Gamoniu? No, jest. Dawaj dalej zaraz. Może zostanie coś na emeryturę, odłożymy kilka kanistrów. Osłaniam cię, stary. Biegniemy. Kurczę, nie, naprawdę, ty, z kolegami to może być fajne. Jakby się miało właśnie ten czteroosobowy skład. Biedny człowiek chyba wybrał też inżyniera. Jakiś czerwony dym. Gdzie jest biały dym? Niedobrze. Nie mamy wsparcia Ojca Świętego. Zadanie wykonane. Musimy się przegrupować. Tam giną nasi przyjaciele. I co powiecie, widzowie? Gdyby było za darmo, pewnie dałoby się w to zagrać, nie? Na spokojnie. Że pod trójką masz menę. No właśnie, już się skopnąłem. Zobaczmy.
Co tam pisaliście jeszcze? Następne demo, Potato PC. No pewnie ta, pewnie ta. Wszystko wina peceta, zawsze tak jest. Nigdy nie jest wina gry. Że następne demo Lord Starcraft. Zobaczymy co będzie następne, pewnie jakieś demo. Właściwe pole. Co teraz się dzieje? Eksterminujemy arachnidów po prostu. Aha, rozwałka. Patrol. Ej, fajnie. Czyli to nie jest dosłownie takie samo jak tamta misja, tylko trzeba ułożyć na te pociski plazmowe, które widzę, że tutaj nie mają żadnego... O! To tygrys! Jo! Okej, okay. Na strzała mnie zdjął, tego się nie spodziewałem. Siema koka w ogóle. 30 FPS, tak jest. Siema też kol kapitanu, właśnie, że filmy z tego, no... Nie da się ukryć, tylko fajnie byłoby grać z kolegami, o. No właśnie, trzeba mieć kumpli. Którzy chcieliby kupić taką grę. To jest największy problem. Czy ktoś mi pomoże, halo? Że darmowe, tak, no za darmo to fajna cena. Nie, ale tak naprawdę, tak totalnie szczerze, gdyby optymalizacja była lepsza i gra była za darmo, to byłoby super. A ktoś może sprawdzić na Steamie, ile to kosztuje? Jestem ciekaw. Wydaje mi się, że około 100, albo nawet więcej niż 100. To jest największy pewnie problem tej gry. No, chyba umieramy. Tak czy nie? Ktoś mi pomoże, halo? Po ostatniej chwili? Jo, chłop mi pomógł. Dziękuję, żołnierzu. Jestem ci winien życie. Tam w ogóle ktoś oznaczył. Chyba przeciwników jakimś wykrywaniem. Znowu bomby ogniste, wszyscy się spaliliśmy. Czemu te cheatery mogą chodzić w ogóle po lawie? To mi się nie podoba. 232 zł aż kosztuje. Kurczę, to wydaje mi się, że to jest największy problem tej gry. Optymalizacja, no może ja mam faktycznie po tej to PC, spoko, nie? To się da zrozumieć, ale cena? Kurde. Ja bym dał za darmo. Gdyby ta gra była za darmo, byłoby lepsza. Błaga na te pociski. Śmieszne, że nie można pestkować w tej grze. Gra stara się robić wszystko, żeby nie pestkować. Co to jest, ty? Wyszedł jakiś pancerniuk. Dawaj, granatem sukinsyna. Dzięki. Że oficjalnie tyle, ale za kluczyk 8 dych. No 8 dych to już taka lepsza faktycznie. To już da się przeżyć. Zech? A, rozpaczka się. Co teraz? Musimy zbudować mobilne centrum dowodzenia. Tu ktoś leży. Wstawaj, nie udawaj. O, dlaczego ja leczę w ogóle w sekundę? To nie powinien być medyk przypadkiem? Tak robić? W dupę. O, co mnie gryzie? Jakiś mały karakan. Dlaczego trzeba strzelać w takim razie? O, dobra, tutaj, bo to też nie jest do końca czytelne, mi się wydaje. Up. Się wybuchło się. Co to było za dźwięki? Ja pierniczę. 99 groszy. Nie, naprawdę, wydaje mi się, że to jest spoko. Tylko nie za taką cenę. To jest właśnie takie 5 dyszek dla fanów zwłaszcza też, nie? No bo ktoś nie ogarnie zbytnio, nie lubi żołnierzy kosmosu, to tak średnio będzie raczej, nie? Czy mordujesz swoich karakańców? Ty, 3 FPS-y! Ojo, mamy super bazę. Nie możemy naprawić, gaz docking, ciekawe o co tu chodzi. Dobra, musimy teraz zbudować jakąś obronę, bo będą iść sukinsyny. Zobaczmy, mamy milion zasobów. Te zasoby też myślę, że bardziej będzie się je zbierać albo coś w tym stylu, a tak to widzę, że tu... Tak szczerze to... średnio. O! Tak to chciałem postawić. Patrzcie jakie tego, obrona. I chciałem zrobić tu jakieś wejście zaraz, to jest rampa, o. Rampę, jak się robi rampę? A, mogę ją... A, tutaj, o. Tak chciałem chyba zrobić. Jo, jestem inżynierem, zaufaj mi. O, i tu się wchodzi. I tutaj teraz stawiasz działko. Teraz to będzie Twin Cannon, o. Tutaj.
Jestem najlepszym obrońcą. A, tylko że oni tu bunkry jakieś już porobili. To będzie 30 linii obronnych w takim razie. Wieżyczka jeszcze. I chyba jeszcze takie automatyczne coś byłoby, takie z wieża. To drobinka nieźle. Za 30 sekund zaczyna się atak. O. Dobra, i proszę, wchodzimy do góry. O, to jest bardzo ładnie, mi się wydaje. A jeszcze jakby tu postawić... A, już chyba nie można. Czy można? Czy ten już postawił? Widzicie? Ludzie myślą. W te gry nie grają debile. Pomyślą, tak jak ja chciał zrobić tutaj właśnie wieżyczkę. To pytanie brzmi, z której strony będą atakować? To jest chyba najlepsza rzecz, taka automatyczna wieżyczka. Rachnit, zagrożenie jest bardzo duże. Tygrys. Jest, sieka. Ojo! Dostaliśmy jakimś pociskiem. Ta gorąca plazma. To oni w takim razie robią. Myślę, że to cały czas, że ktoś z naszych przyzywał napalm. Chociaż brak zmienienia broni troszeczkę boli mimo wszystko. Co tu jest? Jakaś światłość wiekuista. Nienawidziła. A ja bym sobie tutaj... O! Strzelę bardziej na dół. Amunicję załadował. Nie, co to jest amunicja? Tak? Co ja podniosłem? Aha, do tureta. Jak ktoś ma tureta, może załadować sobie amunicję do niego. O. No jak w filmie, naprawdę, kurde, pierwsza część była super. Później trochę był przypał, a później najgorszy przypał z trzecią częścią. Ale tak, to naprawdę, moim zdaniem, klimat filmu oddaje dobrze. Nawet aż za dobrze. Bo się ginie. Nie, no spoko, naprawdę cena mnie chyba najbardziej boli, bo to jest drogie jak nie wiem co. Ja wiem, że oni chcą zarobić czy coś, ale no... Zwłaszcza, że to takie uniwersum... Dla fanów. Ty, faktycznie mu się kończy amunicja. A jak się na przykład ładuje? Zobaczmy. Amunicja tak i... Ja dodałem mu amunicję, ole jaja. Ty, bo nie... plazma. No, critical, dawaj, apteczka. O! Co to jest? Znowu amunicja do tureta. Ordoki. Tak, tu jest wszystko raczej bezpiecznie. Jo, ole celownik, no i takie gówno zawsze chciałem mieć. Tu jakieś pociski zapalające. ...75% już, oła, spadłem sobie. Tak, wydaje mi się jeszcze, że podczas tej obrony mogliby bardziej zaznaczyć, skąd będą atakować wrogowie. Bo jednak jest to trochę nieczytelne. Tu jeszcze w ogóle ktoś zrobił sobie wieżę. I... ole cheaterzy, patrzcie, z góry sobie nawalają. O, tam, plazmówka. Nie mamy na niego rzeczy. Daleko zasięgowy ani przeciwpancernych. Wydaje mi się, że też gra... A, nie mam amunicji, trzeba gdzieś znaleźć. Że gra mogłaby trochę lepiej... O, udało się zrobić cel. Że gra troszeczkę lepiej mogłaby pokazywać jakby... Jakie klasy są, bo to jest do tureta. Tu jest amunicja zwyczajna, tak? Ta. Mogłyby nieco lepiej pokazywać, jakie klasy ktoś wybrał, czy coś w tym stylu. No wiecie, na przykład każdy wybierze klasę strzelca, no to nagle tak trochę przypełnie. Nie ma kogo leczyć, nie ma co. Za 100 metrów mamy strefę ewakuacji. Tylko jak stąd wyjść teraz, zaraz? O! O pierdziele, 3 FPS-y. Nie wiadomo, co tu żyje. Jo.
granata. Jeb. Macie życie FPS-y. Jo. Jo. To koniec widzowy. Zabiją nas optymalizacją. Że te filmy z dzieciństwa. O, lawa, lawa, ała. A, lawa, lawa nie pali, spoko, lawa, lawa. Tylko troszeczkę. Podsmaży dupę. A ci się nie podoba mówić, że robalami? No to trzeba znać klasyk, no. Jeśli komuś się nie podobają żołnierze kosmosu, to nie wiem, czy to się odnajdzie. No to jest ten klimat, to jest totalnie klimat tego filmu. Tam ktoś padł, nie? Tak. I tam też ktoś padł. Chyba nie wszyscy wrócą do domu, widzowie. Ale ja się nie będę narażać. Ja już swoje zrobiłem. Ja nie jestem medykiem, ja jestem zabójcą. Chociaż tutaj ktoś leży na blisko. Stary, uratujemy cię. Yeah. Ciebie, bracie, uratujemy. Inżyniera. Po, wiecie, po fachu. Ile amunicji jest? A, moja jest. Znowu ten inżynier tam padł. Jezu. Ten to ma pecha. Ale że można leczyć w sekundę, to jest tak głupie. Symulator wojny ZSRR. Ale z tego karabinu dobrze się ciśnie, o wiele lepiej niż ten gówniany miotacz ognia. Ty, 30 sekund, dobra. Spieprzamy. Wchodzimy do tego statku, bo zaraz przypał będzie. Pierwszy Imperium ludzi. No właśnie, ty jakby z Warhammera była taka gierka, nie? Jak Helldivers, albo no tutaj, żołnierze kosmosu. To byłoby świetne. Nie, ale nie wiem dlaczego gra tak bardzo stara się, żeby nie pestkować. To jest trochę dziwne. Czy w ogóle są jakieś statystyki? Jest tutaj mapa, a Z? O, są właśnie, widzicie, są te klasy, ale dopiero tutaj pokazane. No, praktycznie nikt nie wziął medyka, więc takie... To jest... Ciekawe, ciekawe, jak ta gra tutaj losuje do końca, że... Niby są klasy, a każdy gra jedną słuszną, szturmowcem. Misja wykonana, poziom za bitwę, dodatkowe obiektywy, nawet nie wiem jakie były, i jeszcze wsparcie. No, chyba nie chcemy słuchać tego gościa, co tam laskał do mikrofonu. O, ty widzicie? I tutaj się rozwija te bronie, zaraz je zobaczymy i spróbujemy jeszcze chyba jedną misję zrobić. Send request, no może niekoniecznie. Ale spoko, byliśmy najlepsi, no, no odwrócisz tabelę, to będziemy najlepsi, spoko. Sprawdźmy teraz, czy mogę właśnie dodać chociażby optykę jakąś, o to bym bardzo chciał. Nie, nie mogę, bo... nie mogę tu? Tak, jest teraz optyka. Chyba ją odblokowałem. Rodzaj amunicji, ale jeszcze chyba nic nie mogę. Magazynek, tak, też na drugim poziomie dopiero. Mamy skinki oczywiście, w DLC-ku są najlepsze. To by się spodziewał. Progression, tak, tutaj jest pokazane, czyli odtąd jest celownik, później magazynek, a, który się szybciej przeładowuje. Jakieś specjalne pociski, kompensator, zwiększony magazynek, jakieś specjalne znowu jeszcze armory, jakieś zbrojownia do odblokowania. A tak to ogólnie czwarty poziom, strzelba, inne bronie jest. I teraz każda klasa ma inne bronie takie kompletnie, na przykład tutaj? Ta. Czyli, teraz, czy to nie jest to samo? Morito Mark 1, a... Tak, czyli... Klasy mają swoje specjalne bronie, ale jednak te bronie też czasami się mieszają między klasami. Czyli rozumiem, że ten ma granatnik, ale też ma podstawowy karabin, jakąś strzelbę automatyczną. I ten ma jakąś tutaj super piłę. Jo, tu w ogóle jakoś działko tego plazmowe, railguna. Działo szynowe. I też, no, każdy ma chyba zwyczajny podstawowy karabin. To spróbujmy może grubasem teraz zagrać. Mamy heavy armor. Bardzo mnie ciekawi ta piła, o. Morita, Motorita, piła.